nie nagrywałem, nie miałem weny twórczej, ale w tym tygodniu będę nagrywał, jak wygląda moja praca. Rozpocząłem w poniedziałek o 7 rano i jadę do miejscowości, zaraz wam dokładnie powiem, jak ona się nazywa, do miejscowości Bad Nauenahr, do firmy Apollinaris o wodę mineralną. Załadowałem w piątek miałem wolny, załadowałem w czwartek i jadę. Gdy ruszałem, miałem 740 km do celu, więc było to nie do dojechania w jeden raz. Szef kazał mi jechać landówką z mojej bazy w miejscowości Woldek do tego Bad Nauenahr. To znaczy, że jadę od siebie przez Neustrelitz, Pulcen, Cele. Będę wyskakiwał na 37 koło Hanoweru i już później autostradą do końca. Ale można powiedzieć, ponad 1/3 trasy to była landuwa i jest jeszcze landuwa. Ale tu się dosyć rozsądnie jedzie. Tak po prostu godziny znikają, bo wyjechałem już 5 godzin i do końca landówki mam jeszcze godzinę. Więc jest co jechać. Mamy w czwartek święto, więc w czwartek nie będzie pracy. Jeżdżę landeką, więc żadne, że tak powiem, przywileje na jazdę w święto mnie nie obowiązują. I w piątek mam jakieś tam drobne robótki mieć. Komina, rzędu 100-200 km wokół komina. Ale to do środy muszę dostać już informację, co będzie do końca tygodnia. Bo może da radę to tak ogarnąć, żeby już w środę coś podlecieć, w czwartek sobie odpocząć i w piątek porobić swoją robotę i do domu. Ciekawy jestem, jak będzie wyglądała granica, ponieważ no w środę stawiam, że na granicy będzie koniec świata. Część ludzi sobie pobierze wolne na piątek. Będzie długi weekend, więc normalnie są kolejki, a co dopiero teraz z tymi kontrolami. Ja na 99,9% nie wracam na czwartek do domu. Po prostu sobie odpocznę i w piątek zrobię, co mam do zrobienia. Nie wiem, ile będę miał tej pracy do zrobienia. Może jedna tura 30 km mogą być. Dwie tury po 3 tam i 3 z powrotem.
tak, czy tam 2,5 tam i 2,5 z powrotem, więc no nie mam pojęcia. Okaże się. Szansa, że będę jeździł z HDS-em, czyli z dźwigiem. Robiłem już tą pracę, jeździłem w Danii we Frode Lorsenie, po Niemczech rozwoziłem blachę dachową i ciągnie mnie do tej pracy. Gdy mieszkałem jeszcze w Dreźnie, miałem propozycję, aby jeździć z HDS-em Berlin okolice i rozwozić jakby kontenery mieszkalne, bądź nie mieszkalne, tylko takie biurowe, jak na budowach stoją taki kontener, na przykład biuro. Miałem możliwość włożenia takiego czegoś i bardzo mnie to ciągnęło, ale nie zdecydowałem się. A tutaj jedna firma z Hamburga proponuje pracę w ulicach Prenzlau, czyli tam, gdzie mnie interesuje, i rozwózkę materiałów budowlanych. Jeszcze nie dostałem potwierdzenia, ale zobaczymy. Są jeszcze inne oferty na HDS-a i będę szukał. Na HDS-ie jest o tyle fajnie, że ja mam swoją robotę do wykonania i nieważne jak ktoś mnie będzie cisnął, nie dam rady jej szybciej wykonać. Już przyjadę, muszę się ustawić, muszę rozłożyć dźwig. Tu się okaże, że tu robotnicy nie ma ich na miejscu, że muszą przyjechać, że to jakieś dziwne miejsce. Po prostu się nie da. Szybko, szybko, bo następny czek. A nie, nie ma takiej opcji. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Ale będę próbował. Godzina 12, zacząłem o godzinie 3, dojechałem do Coca-Coli, czy
czyli do fabryki Apollinaris. I czekam. Byłem tu o 6.15. I termin, okazuje się, mam na 16.30. Jeszcze dzisiaj problem z certyfikatem, gdyż nie zgadza mi się certyfikat XL naczepy. Naczepa jest wyprodukowana 6 czerwca 2019, a certyfikat jest 17 kwietnia 2019. Więc certyfikat jest wcześniej niż naczepa została wyprodukowana. I tu pojawił się problem. Oni tu bardzo czepiają się tego certyfikatu. I po prostu był problem. Zostało wyjaśnione, że jest rok ważny od daty produkcji, ale dzwoniłem już do szefa, ma być to wyjaśnione i ma być zrobiony ten certyfikat. Wystarczy napisać maila. No więc napisałem maila, dołączyłem wniosek o zmianę klasy podatkowej i wczoraj dostałem odpowiedź, że w związku z tym, że wymeldowałem się z Niemiec, no mam się
zgłosić w związku z klasą podatkową do urzędu skarbowego mojego szefa. Ja tu pytam, no jak się wymeldowałem z Niemiec? Ja do końca maja opłacam mieszkanie, więc do końca maja jestem zameldowany. A co będzie dalej, to zobaczymy. Więc nie mam pojęcia, jak to się stało, że oni mnie wymeldowali. Ale z drugiej strony ułatwia mi to już sprawę. Ponieważ nie muszę jechać do Hoyerswerda 400 parędziesiąt kilometrów, żeby wyjaśniać tą sytuację z klasą podatkową. Mój szef należy do urzędu skarbowego w Greifswaldzie, do którego ja z pracy mam gdzieś 100 km. Gdyż no ja do firmy mam 70 km, ponieważ no chciałem być bliżej granicy, a szef mieszka i pracuje bardziej w okolicach Stralsundu. Więc ułatwia mi to sytuację, tylko muszę po prostu porozmawiać z szefem, żeby dał mi wolne na jakieś pół dnia, żebym dał radę załatwić ten urząd skarbowy, żebym po prostu wsiadł w osobówkę i pojechał to załatwić. Ale muszę się przygotować, muszę uzupełnić swoje dokumenty. Mam akty urodzenia swojej dzieci już unijne, czyli te biało-czerwone, wielojęzyczne, nie trzeba ich tłumaczyć. I muszę złożyć podanie w Szczecinie o akt ślubu unijny, ponieważ mam jeszcze stary wypisywany odręcznie i muszę wystąpić od unijny, żeby nie musiał tego tłumaczyć. Jak już będę wszystko miał, pojadę do Greifswaldu, do urzędu skarbowego i postaram się to wyjaśnić. Problemy z DAF-em. Jak, nie wiem, czy się już wypowiadałem, ale DAF to nie jest ciężarówka, to jest holenderski traktor. To nie jest samochód, który jest totalnie bezawaryjny, który jest totalnie super, który jest wielki, który super jeździ. Mercedes w porównaniu z DAF-em to jest demon prędkości. DAF jest mega słaby. Ja mam 480 koni i naprawdę ten samochód nie jedzie. On jak zobaczy górkę, to już się jej boi. I tryb eko w tym samochodzie to jest jakieś, kurczę, nieporozumienie. On nie dość, że nie jedzie, to jeszcze w taki głupi sposób zmienia biegi, że no, no jedziesz, wiesz, że ten samochód powinien pociągnąć do tych chociaż 1500, nie, on zmieni bieg przy 1200. Zmieni bieg i tak się przymuli, że zejdzie do 600, podkręci się na 1000 i znowu zmieni bieg. I tak on w ostateczności się nie rozpędza. On ruszając tymi biegami wręcz zwalnia. Faktycznie jeżdżąc DAF-em, jak widzisz górkę, to od razu trzeba mu wyłączyć tryb eko. A jeszcze co tutaj do awarii? Może nie jest to awaria, może jest to przypadłość DAF-a. Przejechałem 3000 km na zbiorniku. Na zbiornikach mam 1200. No mam 690 litrów i 525. Takie mam zbiorniki. No to mam 1200 coś litrów. Przejechałem 3000 km na zbiornikach, więc no stwierdziłem, że no można już powoli szukać stacji. Na wskaźniku miałem rezerwę. No to wiadomo, jak już rezerwa się świeci, to człowiek myśli, no tankować, tankować, tankować. No więc jechałem, nie było mojej stacji nigdzie po drodze. To dolałem się na Aralu 200 litrów. Pojechałem siebie załadować. No i znowu zaczyna się szukanie stacji. No bo ja mam bardzo mało tych stacji, gdyż ja tankuję na ADS-ach. To są Automatic Diesel Station Arala. I one są rzadko. Ja mam najbliższą od siebie na Wustermarku, na Ringu Berlina. Więc no, jakoś się tam doturlałem i tankuję. Dzisiaj rano zatankowałem i co się okazuje? Że ja mam po 200 litrów w każdym zbiorniku. A on już mi pokazuje bite tanken, jak najwięcej, szybko, szybko, wskazówka leży. Więc o co tu kaman? Albo
albo jest źle wyskalowany pływak, albo wskaźnik, albo ja nie wiem, no bo 400 litrów jest na 1200 litrów zbiorniki, to jest 1/3. Ja nie wiem, czy on nie wyciąga do końca, czy co się dzieje. No ale tak powiem, ja mam przejechane 20 tysięcy kilometrów na zbiorniku i to było moje czwarte chyba tankowanie. Więc no ja jeszcze nie wiedziałem, nie wiem do końca, jak on wyciąga. Teraz robię po prostu tak, że przejeżdżam 3000, zerując licznik przy każdym tankowaniu, no i tankuję. I nie interesuje mnie ta jego wskazówka. Ale no to jest coś nie tak. Tu jest po prostu dużo takich dupereli. Jak w tym samochodzie. Elektronika, systemy wspomagające kierowcy w ogóle nie istnieją. Jest odstępówka, która na autostradzie, jak samochody jadą z równą prędkością, utrzymuje tą prędkość. Ale jak się coś dzieje, to ona hamuje i przy 30 przestaje hamować. Robi pipi, pierdziele nie robi. To jest bzdura, jakiś bezsens. To Mercedes 4 lata temu miał taki system. A to jest nowy model. Więc jak to jest? To jest po prostu zrobiony system bezpieczeństwa tylko po to, żeby dostać homologację. Ogólnie nie lubię tego samochodu. No jest nowy. O! Volkswagen się złożył. Rozwalony. Nie lubię tego samochodu. Źle mi się nim jeździ. Znaczy źle. No jeździ mi się normalnie, no ale to nie jest coś. Mercedes Mistrzem mi się bardzo dobrze jeździło. Iwekiem mi się bardzo dobrze jeździło. Scanią niedobrze mi się jeździło. Nową Scanią nie jeździłem, miałem tam tylko epizod się przejechać. Nie jeździłem Francuzami. Nigdy, przenigdy. I naprawdę. Od DAFA miliard razy wolę Iveco. Możecie mnie hejtować, możecie mnie zdeptać. Ten, kto nie jeździł Iwekiem, nie ma pojęcia. Mercedes to jest moje ulubione auto i nigdy się to nie zmieni. Volvem, Chińczykiem jeździłem i to jeździłem tym Chińczykiem po liftingu. Tym najnowszym Volvem to też się tylko przejechałem. To jest dobre auto, ale nie dla mnie. Ja go po prostu nie lubię. Jest to mała kabina. Naprawdę kabina jest mała. W DAF-ie kabina jest ogromna. To trzeba mu przyznać. To jest samochód na 3 tygodnie w budzie. Ale żeby miał trochę tych dodatków bezpieczeństwa, gdyby miał troszeczkę inaczej napisane oprogramowanie, bo ja nie wierzę w to, że to nie jedzie silnik. To jest tak samo jak w Mercedesie. Często, gęsto, jak jesteś pełno załadowany, ten samochód jedzie lepiej niż jak ty jesteś pusty. Po prostu trzyma go elektronika. Tak samo tutaj tryb eko. I to jest w dzisiejszych czasach, to nie silniki są słabe, to jest ekologia.